Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile osób warto śledzić, obserwować w mediach społecznościowych? No właśnie, to pytanie może być kluczem do zdrowia Twojego umysłu w dzisiejszych czasach i do Twojego zdrowia psychicznego. I przyjrzyjmy się antyziomeczkowi. Antyziomeczek jest jak z wielu z nas, spędza godziny na przeglądaniu TikToków, Instagramowych Reelsów i YouTube Shortsów i wielu innych platform. Każdego dnia pochłania informacje z setek różnych źródeł. Ale właśnie, czy ta nadmierna ilość wrażeń i bodźców nie zaczyna wpływać negatywnie na jego psychikę? Oczywiście to jest pytanie retoryczne. I właśnie tu pojawia się pytanie, czy antyziomeczek jest naprawdę szczęśliwy i zadowolony, pochłaniając tyle treści każdego dnia? Czy może jednak ta bombardująca go różnorodność sprawia, że trudno mu się skoncentrować, rozwijać i być kreatywnym człowiekiem? Teraz przejdźmy do ziomeczka. Ziomeczek zamiast ogłuszać się setkami postów, reelsów, TikToków, śledzi tylko kilka wybranych osób. Dlaczego? Bo są one dla niego źródłem inspiracji, motywacji i mądrości. To osoby, których sukcesy życiowe, filozofie naprawdę go inspirują. On po prostu obserwuje lepszych od siebie, obserwuje osoby, do których on aspiruje, żeby być jak oni. No, teraz zastanów się, co się dzieje, gdy jesteś jak ziomeczek, kiedy śledzisz tylko kilka osób selektywnie wybranych przez siebie. Wtedy zaczyna się magia. I właśnie twój przegląd mediów społecznościowych staje się bardziej świadomy, a mniej chaotyczny po prostu. Widzisz tylko to, co naprawdę cię interesuje, to, co cię napędza do działania i to sprawia, że twoje doświadczenie w sieci staje się o wiele bardziej wartościowe i wtedy wykorzystujesz media społecznościowe jako coś, z czym się rozwijasz, a nie jako coś, co niszczy ci życie. Dlaczego więc właśnie powinieneś wybrać garstkę osób, żeby pobierać wiedzę, a nie właśnie bombardować się tym wszystkim, co na feedzie masz, nie? Więc po pierwsze, ograniczenie nadmiaru treści pozwala ci się skoncentrować. Zamiast rozpraszać się setkami różnych tematów, skupiasz się na tych, które są dla ciebie istotne. I tutaj na przykład dam ci przykład mój. Ja obserwuję głównie konta z branży fitness, czyli trening siłowy, jakaś hipertrofia, dietetyka, jakaś psychologia, bo się tym interesuje, psychodietetyka i ogólnie jakiś samorozwój, jakaś kreatywność, jeszcze jakieś marketing i takie rzeczy, które mnie interesują, więc zobacz, jest tu parę niszy, nie wiem ile ich tam było, z 8 może i tylko w tym siedzę. Jeżeli będzie jakaś kolejna fajna nisza, która mnie interesuje, o jeszcze stoicyzm dodam i filozofię. Jeżeli będzie jakaś kolejna fajna nisza, która mnie zainspiruje, to ją dodam do tej listy. A jeżeli jakaś mi się znudzi, na przykład kiedyś się interesowałem dropshippingiem, próbowałem coś tam działać, niestety to nie jest takie kolorowe jak ci wszyscy w kursach ci mówią, więc no już ta nisza mnie przestała interesować, więc unfollowowałem wszystkie konta, usunąłem się z wszystkich newsletterów, na których byłem i właśnie to jest fajne. I właśnie ta rzecz też pozwoli ci się skoncentrować, ponieważ zamiast scrollować co chwilę i się nudzić tymi treściami, to będziesz musiał skupić się na bardziej wartościowych treściach, które zazwyczaj są dłuższe niż 5-sekundowe nagranie. Przez co odzyskasz w końcu skupienie i na przykład przeczytanie książki już nie będzie dla ciebie takim trudnym zadaniem, nie będziesz się aż tak nudzić. Bo teraz zakładam, jeżeli naprawdę dużo spędzasz czasu na telefonie, to 5 minut byś poczytał i już by cię nosiło i byś nie mógł się skupić, a w taki sposób możesz odzyskać skupienie po prostu. No. Dobra, druga sprawa. Zaczynasz się rozwijać. Po prostu inspirując się ludźmi, którzy osiągnęli sukces, którzy są grubo nad tobą, również zaczynasz kierować się w stronę osiągania własnych celów, stawania się i podążania tą ścieżką, co te osoby już osiągnęły coś. Więc po prostu aspirujesz, żeby być jak oni i również chcesz osiągnąć taki sukces jak oni, więc przez to spełniasz swoje cele i marzenia. I gonisz dosłownie te osoby, gonisz i rozwijasz się, bo pamiętaj też, jesteś średnią 5 osób, z którymi się otaczasz i to nie zawsze musi być krąg twoich znajomych dookoła,
Bo jeżeli obserwujesz pięć osób, które osiągnęły sukces, którzy już są bogatymi ludźmi na przykład, to przecież ty będziesz przesiąkał ich mindsetem i prędzej czy później to ci odda w jakiś sposób. Dobra, po trzecie, odzyskujesz również kontrolę nad swoim czasem, ponieważ zamiast marnować go na przeglądanie bezwartościowych treści, co często robimy też bez mózgo, bez jakiegoś większego powodu, i właśnie ten czas możesz poświęcić na rozwijanie się, relaks lub spędzenie czasu z ludźmi, których po prostu kochasz, czyli z rodziną, z partnerem lub najbliższymi po prostu. I właśnie, czy ty widzisz, jakie to jest proste? To jest dosłownie takie proste. Musisz obserwować tylko garstkę osób, nie łapać się w to, żeby wpadać w scrollowanie dla ciebie na TikToku albo explore page'a na instagramowych reelsach, tylko selektywnie wchodzić na te media społecznościowe i selektywnie to przeglądać. I gwarantuję ci, jeżeli zaczniesz żyć tą filozofią, już pierwsze wyniki będziesz miał i pierwsze wow po miesiącu. Więc naprawdę spróbuj sobie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś ten materiał. Jeżeli uważasz, że był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.